Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia i dzisiaj po raz pierwszy tipy dla killera. Były już tipy dla surwa w kilku wydaniach, więc dzisiaj pora na tipy dla killera. Trzy proste tipy dla początkujących killerów, także zaczynamy. Spawn surwów. Im dłużej będziesz grać w Dead by Daylight, tym lepiej będziesz znał miejsca, w których mogą respić się ocaleńcy. Jednakże uniwersalną zasadą jest to, że surw zawsze respi się w odpowiedniej odległości od ciebie, dlatego patrolowanie pobliskich ci genów może nie przynieść odpowiednich efektów i skutować stratą cennych sekund we wczesnej fazie gry. Na początku zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli udasz się do najdalej położonych od siebie generatorów. Wiedza, kiedy uderzyć. Wielu zabójców nie zastanawia się nad tym, kiedy uderzyć i atakuje od razu. Daj temu chwilę czasu. Być może surf ma Dead Harda i zablokuje twój cios. Możesz w łatwy sposób też sfejkować uderzenie, marnując w ten sposób perk surfa. Wystarczy, że lekko uniesiesz broń do góry, tak jakbyś chciał zadać cios. Bardzo często surf się na to nabiera i używa Dead Harda. Jeżeli będziesz starać się za szybko wyprowadzać cios, to uderzenie w paletę okno straci wiele twojego cennego czasu. Bądź cierpliwy i atakuj w momencie, kiedy wiesz, że zadasz udany cios. Zwróć uwagę na umiejętności ocalałych. Przyjrzyj się, jak ocalały gra, kiedy go gonisz, czy kręci się w kółko, nie wiedząc co robić, czy natychmiastowo ma plan ucieczki i dobrze cię lokuje. Jeżeli poświęcisz zbyt dużo czasu na pogoń za kimś, kto może cię ograć, to pozwalasz mu dać swojej drużynie dużo przestrzeni na kręcenie generatorów i szybkie ukończenie meczu. Graj pod umiejętności tych surów. Jeżeli czekają na paletach, by cię ogłuszyć, respektuj to i cofaj się do tyłu. Jeżeli bardzo szybko zrzucają palety, nie niszcz ich, okrąż lupę i nie przerywaj pościgu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał, mam nadzieję, że takie tipy pomogą początkującym killerom, a i może będą przydatne dla killerów, którzy grają już troszeczkę w tę grę. Dajcie znać, czy Wam się podobało, zostawcie mi komentarz i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Przypominam, że streamy są codziennie od godziny 17 na Twitchu, link w opisie, zapraszam też na Discorda i widzimy się w jutrzejszym filmiku. Cześć!